Czuwajcie! Dzisiejszą Ewangelię dobrze rozumieją policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, lekarze czy pielęgniarki na dyżurze, gdy jeden sygnał powoduje, że trzeba natychmiast udzielić pomocy, niezależnie od pory dnia czy nocy. Rozumieją ją osoby pracujące w ochronie. Gdzie czujność i gotowość właściwej reakcji jest konieczna. Rodzice małego dziecka cały czas funkcjonują na zasadzie czujności, a każdy płacz jest sygnałem do działania. Każdy, kto czekał na jakąś ważną decyzję osobę, przesyłkę wie, z jakim przeżyciem łączy się to krótkie: czuwajcie. Rozpoczynamy adwent, czas oczekiwania. Ważne, aby już dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, na kogo lub na co oczekuję, na kim lub na czym mi zależy, bo od odpowiedzi na te pytania albo rozpoczniemy nasze czuwanie, albo nie. Nie będziemy mieli odpowiedniej motywacji, by coś zmienić. Inaczej przeżyć te najbliższe 26 dni. Mamy czuwać, bo nie wiemy, kiedy nadejdzie czas ostatecznego spotkania z Panem. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, jak bardzo może się zmienić patrzenie na życie, chorobę i śmierć, a ilość zgonów w ostatnich dniach uświadamia nam, Przemijalność ludzkiego życia. To, że nikt z nas nie zna daty swojej śmierci, umożliwia nam układanie swojego życia w pewnej wolności, ale jej konsekwencje muszą pobudzać do analizy swoich wyborów i gdy one okażą się błędne, do nawrócenia i powrotu na właściwą drogę. Czasy, w których żyjemy, Trochę otępiają naszą czujność. Kiedyś każda gospodyni była przygotowana na przyjęcie gości. Dziś trzeba się wcześniej zapowiedzieć. W samochodach jest wiele czujników, które powodują, że nie musimy się tak bardzo skupiać, chociażby cofając. Podobnie w domu. Nawet nad słowami, nad zachowaniem nie trzeba bardzo panować. Bo coraz więcej uchodzi za właściwe, nawet w przestrzeni publicznej. Czujność jest stanem podwyższonej gotowości. Sporo nas kosztuje, dlatego czasami tak trudno zrealizować jakieś postanowienia, podjąć walkę z nałogiem, grzechem, niewłaściwym zachowaniem. Ale trzeba podjąć na nowo wyzwanie. Które otrzymujemy wraz z nowym rokiem liturgicznym, i określić plan na przygotowanie siebie na spotkanie z Panem, Mistrzem i Nauczycielem. Czuwajcie.